Panie Przewodniczący, Państwo i Panowie Radni, Panie Burmistrzu, Wiceburmistrzu, Szanowni Goście, Państwo Sołtysi. Przede wszystkim bardzo miło dzisiaj Państwa widzieć, praktycznie jesteśmy w pełnym gronie. Chciałbym się króciutko odnieść do krwiodawstwa. Jak zwykle krwiodawstwo ostatnio się stało bardzo mi bliskim problemem. Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej złożyłem następujący wniosek. Wnioskuję o zaproszenie na styczniową sesję Rady Miejskiej w Warlinku przedstawiciela Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Szczecinie, panią dyrektor Ewę Płosińską, żeby zabrała głos w sprawie ekipowego punktu poboru krwi i dalszych jego losu. Był to grudzień, sesja grudniowa, troszeczkę czasu minęło, ale mam przyjemność Państwa zawiadomić, że dzięki naszej pracy radnych, zaangażowaniu przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności udało nam się spotkać z przedstawicielami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, z panią dyrektor Ewą Kosińską oraz jej zastępcą teraz w poniedziałek w tym tygodniu na komisji właśnie, którą przewodniczy pan Cezary Michalak. O wnioski ze spotkania poproszę później przewodniczącego komisji, żeby króciutko podsumował. Ja natomiast ponownie kilka słów powiem na temat krwiodawstwa i przybliżę w mojej ocenie ten problem. Szanowni Państwo, z czym wiąże się przyjazd autobusu do Warlinka do pobrania krwi, które ostatnio bardzo często widać, jest ładnie wyeksponowana na rynku. Chodzi mi przede wszystkim o komfort oddania krwi dla krwiodawców, o warunki sanitarne, a o warunki sanitarne i o punkt, który znajduje się przy ulicy Szpitalnej. Jak zauważyliśmy, statystycznie w każdy wtorek przyjeżdża autobus do naszego miasta, bardzo piękny, który parkuje na rynku i można tam zdać krew. W momencie, kiedy ten autobus stacjonuje w naszym mieście, ekipowy punkt poboru krwi jest zamknięty. Na drzwiach tego punktu widnieje informacja, że w dniu dzisiejszym można tą krew oddać na rynku w Warlinku. Pozwoliłem sobie również wejść na stronę Centrum Krwiodawstwa w Szczecinie. Jest harmonogram, z którego wynika, że na przykład we wtorek jest w Warlinku, w środę w Stargardzie, w Chocznie i tak kolejno w innych miejscach. W tym miejscu taka moja delikatna jest uwaga, ponieważ nie wszyscy korzystają z internetu, nie każdy ma możliwość sprawdzenia z krwiodawców, że ten nasz punkt jest zamknięty we wtorki i po prostu ludzie troszeczkę są skołowani, ale no niestety my nie ponosimy za to odpowiedzialności. Wróćmy do warunków sanitarnych. Szanowni Państwo, oddając krew na rynku są pewne czynności, jest to schemat czynności wykonania przez krwiodawcę przed wejściem na salę pobrań. Pokażę z daleka, no, nie będzie to za bardzo może widoczne, ale takie czynności należy wykonać, żeby tą krew oddać. Członkowie komisji w poniedziałek i pan wiceburmistrz taki dokument widział. Jest to zgodnie z zarządzeniem pani dyrektor. Uwaga moja, którą przekazałem na spotkaniu, była następująca, że skoro wprowadza się takie instrukcje mycia, w jaki sposób wykonywane jest to na terenie tego autobusu, jak autobus stoi. No, zostałem poinformowany, że łazienka, można skorzystać, jest nieopodal 100 metrów dalej, także wielki szacunek, że ktoś udostępnia toaletę. Natomiast troszeczkę mnie to dziwi, że w momencie, kiedy ta krew jest pobierana, z tego co jest mi wiadomo, ta toaleta jest nieczynna na początku rano, ale mniejsza o większość. Chodzi, Szanowni Państwo, o to, że w momencie, kiedy zakładam czysto hipotetycznie, że ten punkt na ulicy Strzeleckiej będzie zamknięty, wtedy być może, Szpitalnej, na ulicy Szpitalnej będzie zamknięty, a spojrzałem na koleżankę od razu, pomyślałem o Strzeleckiej. Będzie zamknięty, to ludzie będą stali na rynku. Na rynku przed autobusem będzie może minus 20, a może plus 35.
W grudniu przypominałem Państwu, że była taka sytuacja, że było mdlenie i pani, która wyszła z autobusu, po prostu omdlała za gęsiarką. Ludzie myśleli, że być może jest nie trzeźwa i tak dalej. Dopiero później to wszystko zostało wyjaśnione. I to jest moje zaniepokojenie o krwiodawców, że po prostu niczym z lat 50., kiedy do miast przyjeżdżały samochody ciężarowe, była pobierana krew, znowu wracamy do takich sytuacji. Przede wszystkim ten komfort oddania krwi w tym punkcie na ulicy Szpitalnej jest bardzo, bardzo wysoki i uważam, że w trosce o naszych krwiodawców wszyscy powinniśmy o tym wiedzieć, że oddanie krwi w punkcie stałym, o wysokich standardach, jest wygodniejsze dla krwiodawców. Szanowni Państwo, odnośnie przywilejów. Jakie przywileje przysługują krwiodawcy? Posiłkuję się to króciutką ulotką. Przede wszystkim jest to ustawowy dzień wolny od pracy, który wynika to z ustawy. Osoba, która zdała krew, otrzymuje odpowiedni dokument i tego dnia już jest zwolniona ze swoich czynności służbowych. Dodatkowo przysługuje takiej osobie ekwiwalent w postaci słodyczy, jak i również zwrot kosztów dojazdu do placówki. Na sesji grudniowej mówiłem, że osoby, które zdają krew przy ulicy Szpitalnej, dostają taki zwrot kosztów dojazdu, natomiast w autobusie nie. Pozwoliłem sobie troszeczkę skorzystać z internetu i chciałem Państwu przeczytać kawałek króciutki z ustawy o publicznej służbie krwi z 1997 roku. Jest to artykuł 9, który mniej więcej opisuje, co przysługuje krwiodawcy. Jeżeli chodzi o zwrot kosztów, w punkcie 3 artykułu 9 ustawy o publicznej służbie krwi następuje zapis. Zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach ogólnych, w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju, koszty przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi. I teraz zastanawia mnie fakt, że osoba, która oddaje krew na rynku, takiego zwrotu kosztów pojazdu, dojazdu nie otrzymuje od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Wtedy to tłumaczyłem, że tak po prostu jest. Teraz, kiedy czytam ten zapis, troszeczkę jestem zdziwiony, ponieważ jest to jednostka organizacyjna. My mamy taki stały punkt poboru krwi. Tego dnia jest zamknięty. Ten zwrot kosztów przysługuje osobom, które nie mieszkają w naszym mieście, tylko dojechały do naszego miasta. Czyli to może być mieszkaniec Rychnowa, mieszkańcy innej gminy Karsko, Choszczyn, Strzelec i tak dalej. I prosiłbym tutaj, w związku z tym, że mamy kamerę z Barlinek 24, żeby wystosować zapytanie, nie wiem, czy to zapytanie do pani dyrektor, czy być może do Ministerstwa Zdrowia, na jakiej podstawie osoba, która przyjeżdża oddać krew do naszego miasta, tego dnia, kiedy jest podstawiony autobus, a mamy ten ekipowy punkt poboru krwi, nie otrzymuje takiego ekwiwalentu za dojazd. No w mojej ocenie jest to po prostu troszeczkę nieuczciwe w stosunku co do krwiodawców. Szanowni Państwo, na komisji wspominałem, pan wiceburmistrz to słyszał, ale powtórzę to, żeby szersze grono i zgromadzonych Państwo tutaj i myślę, że naszych mieszkańców za pomocą portalu internetowego Barlinek 24. Zarządzanie kryzysowe. Zarządzanie kryzysowe, Szanowni Państwo. Często słyszymy w telewizji, widzimy różnego rodzaju akcje, są różne zdarzenia, wypadki. Barlinek jest miastem dość uprzemysłowionym i nie daj Boże, gdyby doszło do takiego zdarzenia, gdzie nagle musi być pospolite ruszenie, krwiodawcy muszą
albo chcą oddać krew, ponieważ bliscy, znajomi, może rodzina w takim zdarzeniu uczestniczyła i będzie apel mediów, żeby po prostu ludzie poszli tą krew oddać. Gdzie my pójdziemy? Jak na ulicy Szpitala nie będziemy mieli tego punktu do autobusu? Z tego, co pani dyrektor mi powiedziała, taki autobus jest tylko jeden na terenie naszego województwa i on nie dojedzie do nas. Po prostu będziemy możliwości. Będziemy pozbawieni możliwości ratowania naszych bliskich. Ratowania naszych bliskich, znajomych, naszych mieszkańców i uważam, że w tym momencie, jeżeli jadąc drogą S3 z centrum Szczecina do Barlinka mamy 90 km, kiedyby ten autobus nawet do nas jechał, też może koło może się przebić, cokolwiek może się stać, będzie w innym miejscu. Będziemy pozbawieni możliwości, żeby skorzystać z czegoś takiego, żeby ratować innym życie, a w momencie, kiedy mamy taki punkt poboru krwi, ale moi drodzy, ja bym poprosił, żeby troszeczkę uwagi mi poświęcić, bo to nie jest dosyć przyjemne, że po prostu uważam się z niej słucha. Uważam, że ten punkt poboru krwi stały jest bardzo ważny. Jak, szanowni państwo, zostać krwiodawcą? Jakie warunki trzeba spełnić? Będę posiłkował się tutaj ulotką. Jeżeli tylko posiada się dobry stan zdrowia, ma się 18, a 65 lat, waży się co najmniej 50 kg, z dowodem osobistym lub z innym dowodem tożsamości zawierającym numer PESEL, zgłaszamy się do najbliższej placówki krwi. W tym momencie my możemy się zgłosić do ekipowego punktu poboru krwi przy ulicy Szpitalnej. Także z takiej ulotki można wyczytać wiele informacji. Taką ulotkę otrzymałem wczoraj, będąc w ekipowym punkcie poboru krwi na ulicy Szpitalnej. Są jeszcze dodatkowe przywileje, ale myślę, że jeżeli państwo wybiorą się do tego punktu, taką ulotkę dostaną, będzie można się więcej dowiedzieć na ten temat. Wykorzystanie rynku na tak szlachetny cel jak zbiórka krwi z autobusu jest bardzo szlachetne i myślę, że taką decyzję też bym podjął. Natomiast gdyby to były akcje, o których mówiła pani dyrektor z naciskiem na słowo akcje, jeżeli jest to raz na miesiąc, raz na jakiś czas w ramach promocji, bardzo zasadne. Natomiast jeżeli miało być to w każdy wtorek, uważam, że troszeczkę nie myślimy o naszych mieszkańcach. Szanowni państwo, nie patrząc na innych, tak jak powiedziałem wcześniej, otrzymałem taką ulotkę w dniu wczorajszym. Po raz pierwszy oddałem krew w naszym ekipowym punkcie poboru krwi przy ulicy Szpitalnej. O godzinie 7.30 otwarta już jest rejestracja, kilka słów o tym opowiem. Ja przybyłem około godziny 8, dziecko odwiozłem do przedszkola i pojechałem do tego punktu. Krótki opis. Miło, dzień dobry, wchodzimy, rejestracja. Trzeba mieć dokument, o którym mówiłem wcześniej, dowód osobisty, numer PESEL, kilka dokumentów do wypełnienia, zgodę na przetwarzanie do danych osobowych. Wypełniłem krótką informację o stanie mojego zdrowia, czy miałem jakieś choroby, czy byłem za granicą w jakichś danych listach. Zajęło mi to kilka chwil. Przeczytałem uważnie, następnie z paluszka została pobrana krótka krew. Później wizyta u doktora Olejnika, pan doktor mnie zbadał, zważył, założyłem niezbędny mundurek krwiodawcy i usiadłem na fotelu. Na fotelu zobaczyłem igłę, troszeczkę się wystraszyłem. Nie zemdlałem, pani Teresa, dziękuję pani Marku. Bardzo miło, krew oddałem. Powiem państwu szczerze, nie chcę mówić o tym krwiodawstwie, będąc teoretykiem, po prostu stałem się praktykiem, zostałem krwiodawcą. I uważam, że nie mogę się doczekać już kolejnego oddania krwi, najszybciej za 2 miesiące. Panie radny, ja przepraszam bardzo.
nigdy nie przeszkadza, ale prosiłbym, bo tu nie wiem, czy pana Gipina, żeby był krwiodawcy, więc jeżeli jest problem, jest problem problem krwi, to prosiłbym, żeby panie przewodniczący, panie radny. Problem jest taki, że po prostu chcę dokończyć. A ja bym chciał wykończyć, ale bym prosił, aby pan nie mówił. Ale ja już też nie kończę. To niech pan kończy. Po co to proszę do tematu, bo bezsensowne. To było kilka słów o krwiodawstwie. Od razu poinformowałem państwa, że namawiając mnie do krwiodawstwa sam byłem. Tutaj jest dokument potwierdzający. I do czego zmierzam? Podczas spotkania z panią dyrektor przekazałem podpisy 440 osób, które wyrażają głębokie zaniepokojenie, że przez ten autobus ten punkt u nas może być zamknięty i dojdzie do sytuacji jak w Starogardzie. Punkt krwiodawstwa jest o wysokim standardzie u nas w Barlingu. Jeszcze jest czynny. Mam nadzieję, że przy przychylności wszystkich mieszkańców, jeżeli będą chcieli chodzić do tego punktu, krew będą mogli oddać, żeby komuś pomogła i uratowała życie. To jest taki mój króciutki apel, żeby po prostu nie kopać, jak zacznie się palić, żeby nie kopać studni, tylko żebyśmy wcześniej o tym troszeczkę pomyśleli. To, że innych zawodzam, no bardzo mi przykro, być może państwu ta krew nie była potrzebna, u mnie w rodzinie ta krew była potrzebna wielokrotnie. O tym mówiłem na komisji, szczegółowo nie będę mówił, ale chylę czoła przed wszystkimi krwiodawcami. Informacyjnie na koniec, za zarządzanie tego punktu poboru krwi całego krwiodawstwa nie odpowiada ani burmistrz, ani rada miejska, tylko pani dyrektor i w tym momencie, no już kończę, poprosiłbym tylko przewodniczącego komisji, żeby podsumował króciutko spotkanie, jakie odbyło się w poniedziałek na komisji, który jest przewodniczący. Bardzo prosił pana radnego Michalaka, żeby zabrał głos w tej sprawie. Bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o zarządzanie, przepraszam, przepraszam bardzo. Ja mam pytanie, panie radny. Rozumiem, że pan postawił wniosek, żeby zabrał głos pan przewodniczący komisji, tak? Okej, dziękuję bardzo. Ktoś z państwa radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Proszę, panie przewodniczący komisji oświaty, panie radny. Państwo, skoro zostałem powołany do tablicy, to pozwolę sobie w jednym zdaniu spuentować to, co powiedział mój przedmówca. Otóż ekipowy punkt poboru krwi w Barlingu jest redundantny. To chyba by było wystarczające słowo w tej materii. Inaczej mówiąc, to co powiedziała pani dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, pani Ewa Kłosińska, która z zawodu jest lekarzem, oraz jej zastępca do spraw medycznych, pani Anna Nizińska, stwierdziły, że koszty uzyskania jednostek krwi w Barlingu są najwyższe w województwie zachodniopomorskim. Idąc dalej tym tropem, stwierdziły te dwie panie, iż 14 dawców, honorowych dawców krwi w Barlingu, to jest zbyt niska liczba, żeby zbilansować jakby koszty obsługi tego punktu. I to w zasadzie by było tyle. Jednakże na koniec, na pytania zadawane między innymi przez pana przewodniczącego rady, pana Mariusza Maciejskiego, pana burmistrza i innych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością obrady komisji, której miałem przyjemność przewodzić 25 kwietnia, usłyszeliśmy wszyscy, że jeszcze żadna decyzja dotycząca ekipowego poboru krwi w Barlingu nie zapadła. I jeżeli miałaby taka decyzja zapaść, to na pewno pani dyrektor skontaktuje się z samorządem barlineckim. Dziękuję bardzo.